świecie cieliste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalę Cię cieliste gaiki, źródła i kręte strumyki. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W przepięknej kaplicy, którą tworzy przyroda, las. I pragniemy Bogu podziękować za Jego dzieło, którym jest przyroda. A przyroda to nasz ojczysty dom, w którym każde dziecko Ojca w niebie czuje się dobrze. Bo w kontakcie z przyrodą, z drzewami, z lasem, z ptakami, ze zwierzętami, człowiek niejako dotyka tego, który jest Ojcem Miłosierdzia, Ojcem Dobroci. I pragniemy tej przepięknej kaplicy, utworzonej przez ręce dobrego Ojca, podziękować Bogu i uwielbić Go za Jego miłosierdzie, za Jego dobroć. Równocześnie pragniemy polecić wasze koło łowieckie, bo przecież 55 lat sobie liczy koło łowieckie Ryś. Dlatego prosimy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków. Prosimy o zdrowie, siły, o wszelkie łaski. A żebyście, stykając się z przyrodą, ze światem roślinnym, zwierzęcym, pamiętali, że to są ślady tego, który to wszystko stworzył dla człowieka i dla nas. I następnie, prosząc o to błogosławieństwo Boże, o zdrowie, o wszelkie łaski, pragniemy naszą modlitwą objąć tych wszystkich, którzy przynależeli do waszego koła łowieckiego, którzy chociaż odeszli do krainy wiecznych łowów, do domu Ojca, są przecież obecni w naszych sercach, w naszej pamięci, poprzez miłość. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja. Rzekł do Matki Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto polećmy Bogu wszystkich myśliwych, prosząc na nich, ażeby kontakt z przyrodą zbliżał ich do się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Ojciec, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Dlatego pełnią łas paskalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przez podanie prawej dłoni przekażcie sobie znak pokoju. Wszyscy bez czapy. Jeszcze raz. Uwaga. Dziękuję bardzo.